ma zajęcie, jest jej niezwykle wygodnie, jest przypięta pasami i może spać. Myślę, że dla tych wszystkich rodziców, którzy przez wiele lat żyli swoje dzieci w tych fotelikach, w których dzieci rozbijały, w których dzieci bujały główkami, w których rodzice szukali różnych sposobów, żeby to dziecko się nie przewróciło. Myślę, że to jest dla nich wybawienie. Ja chciałbym przede wszystkim podziękować naszemu parlamentowi, że to zrobił. Jak Państwo widzicie, taka przyczepka gwarantuje pełen komfort także w wypadku deszczu, w wypadku słońca, na każdą okazję. Ja chciałbym jeszcze przekazać panu Marcinowi z okazji naszej wspólnej pracy nad ustawą. Otóż panie Marcinie, w 1963 roku, to jest taki rok dla mnie istotny, bo ja się w tym roku urodziłem, oddano do druku zasady ruchu dla rowerów. Od tego czasu parę rzeczy się zmieniło. Rzadko kiedy możemy spotkać już obrazek zakazujący prowadzenia zwierzęcia za rowerem oraz instruujący, że nie wolno wozić nikogo na ramię ani na tylnej osi. To jest wydawnictwo 1963-4 rok. Zwróćcie Państwo uwagę, że jeszcze obrazki, które tutaj mamy, są obrazkami uwzględniającymi obecność milicji obywatelskiej na drogach. Na przykład pokazuje się, że nie należy prowadzić zwierząt za rowerem. Panie Marcinie, na pamiątkę naszych wspólnych wojów. Bardzo dziękuję. Przeczytam, natomiast muszę powiedzieć, że kilka lat temu widziałem człowieka prowadzącego na rowerze konia. Poprosimy jeszcze raz piąteczkę do kamery i do obrazki. Do obrazka? Tak jest. O. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Mam nadzieję, że zupełnie inne książki będziemy wręczać za kolejne 20 par. Włączając się do ruchu, rowerzysta obowiązany jest zachować szczepkę. To nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Jeżeli chodzi o podejście do włączenia się do ruchu, nic się nie zmieniło. Rozumiem, że wybieramy się. Możemy jechać parę, wolno. To teraz zrobię. Jeszcze to troszeczkę, nie? Przepraszam, bo jestem zbudzany, ale ta przyczepka taka daje. To nie jest kolan, to nie jest Szwajcarii, to jest i to mnie zrafikuje. Przede wszystkim jako rowerzysta dzisiaj. Przede wszystkim dzisiaj jako rowerzysta razem jedziemy legalną przyczepkę. Jedziemy z pierwszeństwem na szczycie. Możemy wyprzedzać.
sprawdzać pojazdy wolne jadące z prawej strony, czyli krótko mówiąc w korku możemy poruszać się już przy samym prawym krawężniku. Możemy znacznie wygodniej skręcać ze skrzyżowań, mamy śluzy rowerowe, mamy te przepisy, o które nam chodziło dla naszego bezpieczeństwa, ale też żeby była jasna relacja między kierowcami i rowerzystami. Mamy też niestety zachowania, które dzisiaj miałem okazję obserwować na drodze, aby jak najszybciej one się skończyły, zajeżdżać do drogi, promienie, traktowanie rowerzysty jako pierwszym uczestnikami. Jesteśmy takim samym uczestnikiem ruchu jak wszyscy. Można było prowadzić te prawa rowerzystów z innych wielu praw. No łatwo nie było, dlatego że naprawdę najtrudniej było wytłumaczyć, że te wszystkie przepisy są bezpieczne i one nie tworzą dodatkowego zagrożenia. Trzeba było bardzo dokładnie wytłumaczyć, na czym polega to wyprzedzanie sprawy, że to nie jest jakiś bardzo niebezpieczny manewr. Tak naprawdę jest to dokładnie to, co my robimy w ruchu miejskim, kiedy w korku poruszamy się przy prawym żniku, wolno wyminając jeszcze wolniej jadące samochody. Do tej pory było to zjawisko powszechne, z punktu widzenia prawa nielegalne. Teraz myślę, że wciąż będzie powszechne, ale na szczęście. Jest masa rzeczy do zrobienia. Jest masa rzeczy do zrobienia, dlatego że tak naprawdę to po raz pierwszy od bardzo, bardzo wielu lat reprezentanci rządu i rowerzystów spotkali się przy stole z taką dużą otwartością. Może dlatego, że po prostu nie są. A może dlatego, że w tym roku prognozuje się, że w Polsce sprzeda się 1 000 000 rowerów. I ten dodatkowy 1 000 000 rowerzystów, oprócz tych milionów, które są wyjeżdżane na drogi, chyba czas najwyższy powiedzieć, że rowerzysta nie wchodzą z takim samym uczestnikiem jak każdy inny. To Państwo ma obowiązek, za który możemy ubezpieczać, tak samo jak każdy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.